Wystąpienie pana i pana profesora Nowaczyka w Parlamencie Europejskim na wysłuchaniu publicznym pokazało nowe fakty, nowe wasze ustalenia dotyczące katastrofy smoleńskiej. Szokujące, już wiadomo, że doszło do dwóch wybuchów. Na jakiej podstawie można stwierdzić, że coś się działo nienaturalnego na pokładzie samolotu? No, muszę podkreślić, że te nowe wyniki są dzięki wkładowi profesora Szuladzińskiego z Australii, które zostały przedstawione przez profesora Nowaczyka. I co jest ważne, że pomimo to, że pracujemy na różnych kontynentach, dość daleko od siebie, posługujemy się wyłącznie informacjami dostępnymi z internetu, zdjęciami czy faktami zapisanymi w raportach Macu czy w raportach Millera. Wszystkie te analizy są spójne. Czy one są wiarygodne, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie nie macie dostępu do materiałów źródłowych, do dokumentów, do zdjęć zrobionych bezpośrednio po katastrofie na miejscu, do pierwowzorów tych zdjęć, bo tylko tak jak sam pan powiedział, to co macie w internecie, czy te wasze wyniki mogą być wiarygodne? My apelujemy o to, żeby została stworzona Komisja Międzynarodowa Ekspertów, która przeprowadzi badania całkowicie od początku. Wiarygodność naszych badań musi być ograniczona do pokazania braku wiarygodności obecnie wyprodukowanej przez MAC raportów i przez Millera raportów. Ale sam pan powiedział, że opieraliście się właśnie na tych dwóch raportach, czyli na tych badaniach, ich na wykresach, które się tam pojawiły. Tak, nie opieraliśmy się na ich konkluzjach, tylko na faktach, te, których oczywiście są podane. Gdyby te fakty były również złe, no to w tym momencie można było powiedzieć, że nasze informacje podstawowe są złe, także wtedy i nasze informacje są, nasze konkluzje byłyby złe, czyli nasze wnioski byłyby złe. No wydaje mi się, że rozsądnie jest wziąć pod uwagę, że przy tej ilości reporterów i ludzi, którzy robili zdjęcia po tej katastrofie, zdjęcia są tym elementem, na którym możemy polegać, szczególnie jeżeli były zrobione tuż moment po tej katastrofie. Nie mamy wraku i to jest dużą przeszkodą, prawda? Tak, no nie mamy wraku, nie mamy informacji z autopsji ciał. Do tej pory zostały zrobione powtórnie tylko 3 ekshumacje ciał, i to nie było zrobione w sposób taki, jak powinno być zrobione, zgodnie z profesorem Badenem, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Także praktycznie musimy prosić właśnie o to, aby była stworzona międzynarodowa komisja, która zrobi to w taki sposób, jak się to robi na Zachodzie. Ale panie profesorze, czy taka komisja po 2 latach ma sens teraz, kiedy już minęło 2 lata, kiedy część dowodów bezpowrotnie zniknęła, nie ma ich, czy jest o co walczyć? Tak, jest bardzo o co walczyć. Zgodnie z opinią profesora Badena, nawet wiele lat później ciała czy po prostu kości nawet mogą być przebadane i dać odpowiedź na to, co się stało z tymi ludźmi, którzy ulegli śmierci w tym momencie. Jeżeli chodzi o metal, o aluminium, w tym wypadku ma jeszcze dłuższy czas do tego, kiedy można byłoby odnaleźć odpowiedzi. No tak długo, jak nie przetopimy tego metalu na inny metal, jak nie spalimy tych ciał, bo wtedy już nie mielibyśmy nic. Tak długo, jak ja rozumiem, w dalszym ciągu wrak tego samolotu leży tam na płycie lotniska w Smoleńsku. Może rdzewieje, może się rozpada, ale gdybyśmy mogli mieć dostęp do tego wraku,
teraz, czy nawet za rok, czy dwa, mielibyśmy całą możliwość do tego, aby odpowiedzieć na pytania, co się stało, jaka była przyczyna tego wybuchu, czy innej przyczyny tej katastrofy. Oczywiście używalibyśmy również analiz takich, jak ja prezentowałem za pomocą swoich badań. Mam w tej chwili okazję pisania propozalu, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, propozal, czyli prośbę o pieniądze na pracę naukową. Wniosek o grant. Wniosek o grant, okej. Do NASA właśnie w tym temacie opracowania urządzenia czy programu numerycznego, który by mógł badać zachowanie się samolotów w katastrofach. Moim zdaniem sam fakt wystawienia takiego tematu do konkursu w tej chwili w Stanach Zjednoczonych świadczy o tym, że moja praca, którą moi koledzy z NASA obserwują dość dokładnie, ponieważ ja wszystkie swoje wyniki trzymam na swojej stronie internetowej. Przy każdej okazji prezentuję wyniki moim kolegom z NASA i z innych uczelni. Także to wszystko spowodowało prawdopodobnie, że NASA postanowiła wystawić ten temat w tej chwili do właśnie konkursu i zaproponowała $1,5 miliona na 3-letnie studia w tej dziedzinie. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę.